Hej kochani, pod ostatnim filmikiem pytaliście się mnie, co się stało Malmanowi. W związku z tym chciałabym wam troszeczkę naświetlić sytuację. Sytuacja ogólnie zapanowana, ale jak do tego doszło, do tego wyglądu jego skóry pod szyją, opowiem wam w tym filmiku, opiszę dokładnie, jak to się stało, co tam się właśnie wydarzyło, jak idzie proces leczenia. No i będziecie mogli się dowiedzieć, co słychać u Malmanka, bo to głównie o nim cię będę mówiła w filmiku, także zapraszam do oglądania. Tutaj się do Malmanka doczłapałam. On się boi, że zaraz będę mu znowu coś robiła, bo codziennie ma po prostu mytą tą ranę. No ale za moment już wam opowiem, jak to się stało. Tak więc ta rana Malmana, kiedyś dodałam post, jakieś 2-3 tygodnie temu, nie no, z bardziej 3, że króliki przeszły do kojca. Jedne, Munia i Malman, tutaj ta dwójeczka, przeszła do kojca obok. Okazało się, że ogólnie mam tutaj podzielone, że na balkon mogą wychodzić. Mam tutaj taką poprzeczkę. No i niestety tutaj nie związałam tego ostatniego sznurka i odsunęły ten plastik i przeszły właśnie tutaj do nich. No i jak przyszłam do pokoju, to właśnie były już u siebie, bo mój brat je rozdzielił, ale niestety było dużo sierści, tutaj wszędzie na balkonie tak samo było mnóstwo sierści. No i właśnie widać było, że była jakaś tutaj szamotanina. Ale obejrzałam króliki, Mańka, Bunię, Malmana, Mimi. W zasadzie poza tym, że było widać dużo sierści, nic mnie nie zaniepokoiło. Nie było żadnego zadrapania. Oglądałam naprawdę króliczki tak jak zawsze po jakichś tam szamotaninach. No i co, zostawiłam, bo nie było żadnych ran, więc po prostu oddzieliłam kojec, tak zawiązałam porządnie, żeby już to nie miało miejsca. No i dałam sobie spokój z jakimś tutaj roztrząsaniem tematu. No i ostatnio, właśnie po tych trzech tygodniach, moja mama zauważyła, że Malman trochę głowę przekrzywia. No i tak stwierdziłam, że kurczę, może znowu coś z uchem, bo tam jakiś czas temu miał zapalenie ucha i pomyślałam, że może znowu mu to nawróciło, jakiś stan zapalny. I zabrałam go do weterynarza, ale w momencie, kiedy go łapałam, jeszcze mu tak chciałam trochę zajrzeć tego ucha, pod palcem, jak wyczułam takie zgrubienie tutaj na żuchwie. Pomyślałam, że mu się ropień odnowił, bo to było po tej samej stronie, co właśnie ropień, który kiedyś miał. No i już mówię, Boże, znowu trzeba będzie mu to usuwać, czyścić, Bóg wie co jeszcze, stresować. No i na wizycie, jak go zaczęła pani doktor oglądać, zobaczyłyśmy, że tam jest taka skóra po prostu jakby zaparzona. I obróciłyśmy Malmana na plecy. Ja go mocno tak trzymałam, odchyliłam mu główkę i wtedy zobaczyłyśmy, że tam jest po prostu goła skóra, zerwana jakby na skórek. Okazało się, to wyglądało w sumie jak jakaś martwica i właśnie zaczęła to namaczać, bo to była jakby zaschnięta skóra, znaczy zaschnięta sierść, a pod spodem taka skóra, jakby warstwa sierści odkleiła się od skóry. Więc namaczałyśmy to, bo to było takie sklejone jakby ropą czy czymś takim. I właśnie po kilku minutach namaczania wacikiem mokrym zaczęliśmy to jeszcze płukać płynem Ringera czy czymś takim. I ta sierść zaczęła się w końcu odklejać i wtedy pani doktor zaczęła to od tą maszynką tak wygalać to miejsce. Tam gdzie się dało, oczywiście no Malman był wyjątkowo grzeczny, aczkolwiek myślę, że to też była dla niego ulga. Ta ingerencja, tam czyszczenie tej rany to była też dla niego ulga. No i był naprawdę bardzo podatny na to, co robiłyśmy, więc chwała mu za to, bo teraz nie jest taki grzeczny. Teraz już się wyrywa niestety i trzeba go naprawdę porządnie złapać. I co, wygoliłyśmy tą ranę, tam skóra była zaogniona. Okazało się, że jest to tak zwany hotspot, który właśnie mógł powstać z powodu jakiegoś mechanicznego uszkodzenia skóry. No i podejrzewamy, że bo tam znalazła pani doktor takie małe jakby ugryzienie, coś takiego, że dwie kreseczki, jedna u góry, druga na dole. To wyglądało jak ugryzienie po siekaczach. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że w wyniku tamtej walki powstała rana, która nie była jakoś bardzo widoczna, ale z tej rany, jako że to było właśnie w zgięciu tutaj w szyi, no nie za bardzo było do tego dostępu, też nie oddychała,
Tak zakładam przynajmniej. Właśnie coś takiego powstało. No i niestety, ale to się tak rozwinęło, bo po prostu tego nie było widać. To było naprawdę w takim miejscu, że żeby zobaczyć całą okazałość tej rany, powierzchni skóry, musiałbyśmy nieźle mu tą głowę po prostu odchylić. I kto tak po prostu ogląda królika? Nikt nie robi takiego przeglądu zwierzaka, po prostu sprawdza się standardowe rzeczy, a to po prostu wyszło przy okazji tak naprawdę podczas dokładnego badania u lekarza. No i wtedy Melman po tej wizycie dostał antybiotyk, dostaje zastrzyk codziennie. Tego dnia też złapałam mocz do badania, bo pomyślałam, że tak sikał gdzieś tutaj w rogu, pomyślałam, że może sika, ma jakieś zapalenie. No i faktycznie miał zapalenie, dostał też właśnie na tą ranę i na mocz, znaczy na pęcherz bierze jeden antybiotyk, bo tam niedobrze mu wyniki wyszły, więc w zasadzie ma aktualnie dwie przypadłości, które leczymy. No a tą ranę trzeba dwa razy dziennie smarować takim płynem żelowym, rano i wieczorem. Po południu dostaje zastrzyk z antybiotykiem. Przez kilka dni brał też przeciwbólowy, bo to jednak była mocno rozogniona skóra, nie chciałam, żeby go bolało, więc dostał syropek przeciwbólowy od lekarza. No i co tu jeszcze Melmanek miał? A, leki na odporność, leki na omega-3, jakieś kwasy tam, że właśnie też coś tam z tym naskórkiem i tak dalej, jakieś, nie pamiętam dokładnie, jakie to miało mieć tutaj wpływ, ale dostał. I dostał też coś na pęcherz, jakieś tam takie kapsułki wspomagające leczenie tego stanu zapalnego. I co teraz? Teraz po prostu ma ranę. Wygląda to naprawdę niesmacznie, ale jest dużo lepsze, jeżeli chodzi o wygląd. Nie jest już takie czerwone. Jest to... Już tam zrobiła mu się martwica, tam, znaczy tam była skóra martwa, znaczy naskórek martwy, który pani doktor powiedziała, że on odpadnie i już mu to odpadło, więc co miało odpaść, odpadło. Teraz tylko po prostu czekamy, aż to się ładnie wygoi, skończymy leczenie, no i będzie trzeba czekać, aż mu odrośnie ta warstwa skóry, sierść, ale to jednak zajmie 2-3 miesiące, więc będzie chodził przez jakiś czas z takim policzkiem. Jak tutaj widać, może pokażę, kochany Melmanek. Melmisiu, pokażesz? Pokażesz, co? Chyba muszę włączyć flash. Może będzie lepiej widać, bo niestety jak tam siedzi w tej swojej norce... Co tam, kochany? Co, kochany? Pokażesz, co tu masz? O, jak ładnie! Co? Może ja tak wezmę kamerkę, a ty się daj pomiziać, co? Pokaż tutaj, żabko. Włączymy flash i pokażę. Więc kochani, tu widać tą ranę. Widzicie, to jest całe, po prostu jeszcze tam mu trochę odpada, ta sierść się zmychaciła. Chodź tu do góry. Tak, 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 tam jeszcze coś tam trochę tego jest, jak widać ta sierść, ale nie wygląda ona już tak czerwono, nie jest taka zaogniona, jaka była w pierwszym dniu, to po prostu wyglądało na takie gołe mięcho. Pokażesz, Melmisiu? O! Tu ma po prostu szyję taką, no ale jest już naprawdę dobrze, to się nie ślimaczy, nie śmierdzi tak jak pierwszego dnia. Jest to wrażliwe jeszcze, bo to jednak goła skórka i jest to delikatne, ale naprawdę jest duża, duża poprawa, także bardzo mnie to cieszy, bo jednak nie chcę go razić, o. No bo jednak nie wyglądało to najlepiej, bałam się, że to będzie jakieś coś poważniejszego, ale koniec końców rana się goi, Melman się dobrze czuje, ma apetyt, dostaje leki. O, widzisz, jak ładnie pokazałeś? Także mamy tutaj hotspota, który mam nadzieję, że się ładnie wygoi i nie będzie powodował więcej nieprzyjemności. Ogólnie muszę wam przyznać, że Melman jest bardzo dzielny, naprawdę tyle już w życiu wycierpiał. Fakt faktem tego choroby trochę jednak, no jakby to powiedzieć, sprawiły, że nie ufa aż tak człowiekowi jak kiedyś, bo jednak no, nie ma co się oszukiwać. Wizyty u weterynarza, jakieś takie procedury medyczne, które się przy tym króliku wykonuje, sprawiają, że to jest jednak dla niego stres. Czasem sprawia mu to ból, więc też traci to zaufanie, bo jednak opiekun powinien się kojarzyć z czymś dobrym, a takie wizyty się kojarzą z czymś złym, więc jednocześnie zwierzak
nie jest już taki ufny, ale mimo wszystko naprawdę świetnie reaguje dalej na człowieka, na mnie nie jest taki wycofany. Fakt faktem, jak widzi transporter, to spierdziela, gdzie pieprz rośnie, ale wcale mu się nie dziwię, no bo no nigdy u weterynarza nie zaznał przyjemnego niczego w sumie. Bo jednak do lekarza nie chodzi się, żeby iść na jakieś spa czy tego typu zabiegi, tylko jednak idzie się robić jakieś medyczne rzeczy, a to zazwyczaj wiąże się z igłami, zastrzykami, trzymaniem w niewygodnej pozycji i niestety zwierzaka to odrzuca, ale pamiętajcie, że jest to bardzo ważne. A co to, wstydzimy się? Wstydzimy się. Tutaj Melman się chyba wstydzioszko bawi. Pamiętajcie, że jednak trzeba kontrolować stan zwierzaka, trzeba chodzić do lekarza, nie unikajcie, nie zwlekajcie, bo no, życie waszego zwierzaka jest tak naprawdę w waszych rękach i jest to bardzo ważne, żeby mu pomagać, bo ten zwierzak tak samo odczuwa ból i dyskomfort jak i wy i tak samo wymaga, jest obowiązkiem opiekuna, żeby doprowadzić go do takiego stanu, jakim powinien być, czyli do pełni zdrowia, tak żeby nie cierpiał. No także znacie historię Melmana, ja już go nie męczę, zostawiam go tutaj i idę po mamę i będziemy mu robić zaraz zastrzyk, bo jest popołudnie właśnie i ten mały goguś musi dostać antybiotyk. Tak, tak, będzie antybiotyk, zigu, zigu, będzie w plecki.